Bardzo serdecznie witam mojego Państwa gościa, księdza Grzegorza Dońca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże. Ksiądz Grzegorz Doniec posługuje obecnie w Bractwie Świętego Piotra w Krakowie. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat Chrystusa Króla. Bardzo proszę powiedzieć, jaka jest teologia królewskości Chrystusa? Myślę, że warto, kiedy zastanawiamy się o teologii królewskości Chrystusa i co to znaczy dla nas, że Jezus Chrystus jest królem całego świata, ale także i naszego życia, dobrze jest sięgnąć do sztuki, do obrazów, do malarstwa, zwłaszcza renesansowego, też średniowiecznego i późniejszego barokowego, bowiem wiele obrazów wielkich mistrzów przedstawiają właśnie Chrystusa jako króla. Chrystus królujący w centrum i albo gdzieś na podwyższeniu zasiadający na tronie. Nierzadko jest to także baranek z Apokalipsy, zwycięski Chrystus przedstawiony jako baranek ze zwycięską flagą zmartwychwstania, proporcem. Znajduje się w centrum, znajduje się także na tych obrazach nierzadko powyżej i otoczony jest całą rzeszą swojego dworu. A w tym swoim dworze znajdują się i święci, księża, i zakonnicy, i papieże także, i królowie ziemscy, i wszystkie poszczególne stany. Chciałem przez to powiedzieć, że oglądając te obrazy wspaniałego naszego religijnego malarstwa europejskiego, widzimy tam wyraźnie hierarchiczność. Hierarchiczność, która wskazuje, że ten świat, także i Kościół, osadzony jest na jakichś konkretnych proporcjach, na konkretnych właśnie szczeblach hierarchiczności. Na samej górze jest oczywiście Chrystus jako Król. On jeden jest alfą i omegą, początkiem i końcem, jak czytamy w Apokalipsie, i On króluje. Od Niego spływają łaski na cały Jego dwór, czyli na wszystkich świętych, ale także i na rozchodzą się te łaski na cały świat, do wszystkich ludzi. Także w liturgii, jak spojrzymy na liturgię i całe takie otoczenie w kalendarzu liturgicznym, zwłaszcza w tym przedsoborowym, przed reformą właściwie kalendarza liturgicznego w naszym Kościele, to też widzimy tą hierarchiczność. W ostatnią niedzielę października bowiem mamy święto Chrystusa Króla i zaraz po tym święto wszystkich świętych. Przez to Kościół wyrażał tą tajemnicę, że od Chrystusa jako właśnie Króla, jako od tego najważniejszego głowy Kościoła spływa wszelka łaska na wszystkich poszczególnych świętych, których wspominamy 1 listopada i świętujemy i cieszymy się z ich świętości, z tego całego niebiańskiego dworu Jezusowego, ale także i następnego dnia ta łaska spływa jeszcze dalej na wszystkich zmarłych, którzy byli w Kościele, bowiem dzień zaduszny, wspomnienie wszystkich zmarłych, wiernych, obchodzimy 2 listopada. Zatem ta hierarchiczność też jest jakoś ukazana właśnie w kontekście kalendarza liturgicznego. Od Króla Chrystusa poprzez Jego dwór niebiański, wszystkich świętych, aż do wszystkich wiernych, którzy w Chrystusie umarli, którzy byli w Kościele i dalej, i jeszcze dalej Jego panowanie się rozchodzi. Kiedy myślimy i rozważamy ten wymiar teologii i królewskości Chrystusa, to trzeba pamiętać nam o dwóch podstawowych punktach. Pierwszym to, że Chrystus jest królem poprzez wcielenie, bowiem Chrystus
Logos, Syn Boży, jest przecież Królem i Panem całego Wszechświata i Stworzycielem razem z Ojcem i z Duchem Świętym całego Wszechświata. I ten Logos zechciał dla naszego ocalenia, dla naszej pomocy zstąpić z nieba i wcielić się, czyli przyjąć ciało z Marii Dziewicy. Jeden z psalmów wskazuje na to i jest takim właśnie światłem w tej refleksji królewskości Chrystusa poprzez wcielenie. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy. Rozważamy tą tajemnicę królewskości Chrystusa. Drugie nieszpory każdej niedzieli to psalm 109, który jest zaliczany do psalmów właśnie koronacyjnych. Pan do Pana mego, czyli Ojciec do Syna Jednorodzonego, rzekł, siądź po mojej prawicy. I ten Król całego Wszechświata, wszystkich bytów, całego stworzenia, widzialnych bytów i niewidzialnych, jak wyznajemy w credo, w uroczystości, on właśnie jako Król zechciał przyjąć ciało z Marii Dziewicy i narodzić się jako niemowlę, małe dziecię w Betlejem, zresztą zaraz do tego dziecięcia przybywają złożyć królewskie dary mędrcy ze wschodu i wszystkie te symbole wokół Bożego Narodzenia wskazują właśnie wyraźnie na to, że narodził się prawdziwy król. Król, który nie jest, jak sam powiedział pod koniec swojego ziemskiego życia, królem z tego świata, ale jako Logos, jako Syn Boży, odwieczny Bóg, Bóg z Boga, Pan obok Pana siedzi po prawicy, jak w Trójcy Świętej, z Duchem Świętym i z Ojcem. On jest właśnie tym królem całego stworzenia. I drugim takim elementem w teologii królowania Chrystusa, Jego królewskości, to odkupienie. Na krzyżu, kiedy ten król nie z tego świata, Jezus Chrystus jest ukrzyżowany, wisi na krzyżu, nad nim znajduje się tabliczka Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Oczywiście jest to jakaś część niewątpliwie prawdy i jest to jakieś takie przemienienie tej głębokiej prawdy o królewskości Pana Jezusa, ale jest to bardzo wyraźny dla nas znak i także w naszej refleksji o wymiarze odkupienia przez Pana Jezusa jako króla. Króla, który przychodzi i wykupuje z panowania przeciwnika, nieprzyjaciela, z szatana duszę tych, którzy należą do Niego, którzy chcą być Jego podwładnymi, poddanymi w Jego Bożym Królestwie. Królestwo moje nie jest z tego świata, mówi Pan Jezus w czasie procesu swojego sądowego do Piłata. I rzeczywiście tak jest. Wyjaśnia Pan Jezus, że Królestwo moje nie pochodzi z tego świata, nie tylko dlatego, w domyśle, że ja tak naprawdę jako właśnie Syn Boży, który przyjął ciało człowieka, nie pochodzę z tego świata, ale sam króluję w tym świecie i sam ten świat podtrzymuję w istnieniu i jako boska osoba i ja sam ten świat jako druga boska osoba stworzyłem i brałem udział przy stwarzaniu. Ale także Pan Jezus wyjaśnia, że w innym momencie, dopełniając tej nauki o królewskim swoim panowaniu, że władcy tego świata i ci, którzy panują w królestwach, w historii tego świata, uciskają swoich podwładnych i tak działają, takie najczęściej wprowadzają dekrety, aby można było odczuć ich władzę. I poucza, że w tym Królestwie Bożym, jaki ma być Kościół i który ma świadczyć i także głosić Królestwo Boże całemu światu, nie tak ma być. Nie tak ma być, jak w tych ziemskich królestwach. Ci ziemscy władcy pragną przede wszystkim okazać swoim podwładnym to, że panują nad nimi. Napawają się nierzadko tą swoją władzą, chcą jeszcze więcej tej władzy i często tak rozkazują, aby pokazać, kto tu właśnie siedzi na tronie, a kto jest podwładnym. Pragną kontroli najczęściej swoich podwładnych, czy też jakiejś nieograniczonej żądzy, pragnienia pieniędzy, czy też braku odpowiedzialności za swoje
decyzje. Takie jest najczęściej myślenie tych, którzy dążą do bycia królem, władcami, teraz byśmy powiedzieli prezydentami czy generalnymi dyrektorami jakichś wielkich przedsiębiorstw, firm, korporacji na tym świecie. Chęć właśnie kontrolowania, chęć zarabiania nieograniczonych pieniędzy i także nieposiadania żadnej odpowiedzialności za jakieś podjęte rozporządzenia czy decyzje. Tak myślą ziemscy władcy tego świata, a tymczasem w Królestwie Pana Jezusa, które przynosi poprzez swoje wcielenie i odkupienie, nam wszystkim zupełnie inne reguły mają panować. Właśnie w tym momencie odkupienia pokazuje, jak ma wyglądać Pan Jezus, Jego królowanie, kiedy w czasie ostatniej wieczerzy, czytamy o tym w Ewangelii świętego Jana, służy apostołom, obmywając im stopy, wyrażając w ten sposób podstawowy taki motor, jeżeli można tak powiedzieć, w tym Królestwie Bożym, jakim jest miłość. To miłość, która jest najważniejszym przykazaniem i rozporządzeniem Króla nie z tego świata, ale Króla tego świata, Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus wprowadzał swoje królestwo przez całe życie swoje na ziemi, kiedy leczył chorych, wypędzał złe duchy. Nieraz przecież złe duchy rozpoznają w nim króla i proszą, żeby ich zostawił w spokoju, bo wiedzą, że nie mają żadnych szans w tej walce duchowej z tak potężnym i wielkim królem. Umacniał wiarę słabych ludzi, oświecał ich, nauczając prawdę. I bez względu na to, czy tego chcemy de facto, czy tego nie chcemy, Jezus Chrystus rzeczywiście jest Panem i Królem naszego świata. Ale Jego królowanie, kiedy mówimy o tym teologicznym wymiarze Jego królowanie najpełniej rozpoczyna się właśnie w momencie Paschy, w momencie przejścia, w momencie Jego śmierci, kiedy wisi na krzyżu, jak to ojcowie już Kościoła piszą, jako najwspanialszym tronie i wtedy w czasie tej egzekucji, której jest poddawany, ukazuje się jego pełnia władzy. I oczywiście jest to władza doskonała, ale władza nie z tego świata. Władza nie taka, jakbyśmy sobie pomyśleli, że tak właśnie ma wyglądać władca, bowiem wcześniej jest zdradzony, aresztowany, skazany na śmierć, bity, wyśmiewany. No, każdy władca ziemski jakby przeszedł przez taki władzę nad podwładnymi. Tymczasem właśnie w tym momencie, można by tak rzec, paradoksalnie rozpoczyna się ukazywanie, odsłanianie się, taki przebłysk królowania Pana Jezusa poprzez niesłuszny wyrok, poprzez niesłuszne katusze, nie dające się opisać cierpienie, Pan Jezus ukazuje, że nie zagasła w nim miłość. Miłość do Ojca, do pełnienia Jego woli, ale także i miłość do ludzi. Wszelkie poczynania, nawet najgorsze Jego ziemskich przeciwników, okazują się zupełnie puste, zupełnie bezmocne, bowiem im bardziej Jezus w momencie kulminacyjnym doświadcza cielesnych, ale także i takich ludzkich, psychicznych, emocjonalnych męk i cierpienia, tym bardziej okazuje się, że On w pełni wolności i z miłości do decyzji Ojca i z miłości do ludzi chce i pragnie w dalszym ciągu konsekwentnie oddawać swoje życie za tych, którzy pragną być w Jego Królestwie. I zaraz po tych trzech dniach od rozpoczęcia już takiego spektakularnego, powiedzmy, królowania Pana Jezusa, rozpoczyna się kolejny etap w Jego królowaniu, kiedy okazuje się, że pokonał śmierć. Właściwie największego przeciwnika człowieka, który pojawił się po grzechu pierworodnym. Śmierć pokonał w konsekwencji wszelkie choroby, wszelkie ludzkie słabości i żyje na nowo. Z martwych wstał. Wstał z martwych i w ten sposób ukazał, kto tu naprawdę rządzi, jak daleko sięga jego władza królewska, jak daleko wszelkie byty,
i procesy na ziemi są jemu podporządkowane, jego woli, jego decyzyjności. Nawet śmierć, nawet szatan, nawet największe zło nie ma kontroli nad Panem Jezusem i do Niego jako właśnie omegi, ostatniej litery w alfabecie tego całego świata ziemskiego i też tego niewidzialnego, niebiańskiego należy całe panowanie i cała władza. On zmartwychwstał i zasiada do dzisiaj, rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy. Przypominam te słowa psalmu, zasiada w Królestwie Niebieskim i panuje zarówno nad dworem widzialnym swoim na ziemi, pielgrzymującym do Jego Królestwa, daj Boże, oby jak największym, ale także i tak jak przedstawiali to malarze na obrazach, panuje nad tym dworem swoim niebiańskim, gdzie wszyscy święci wokół Niego są skupieni, wpatrzeni i Nim zachwyceni jako Królem. W tej teologii Chrystusowego panowania jeszcze chciałem dodać, ważne jest to, jak my ustosunkowujemy się do królowania Pana Jezusa, bo można teologicznie mówić wiele ciekawych i interesujących rzeczy, aczkolwiek kluczowe jest to, czy ja jestem w tym dworze królewskim Pana Jezusa, czy jestem w Jego królestwie, czy gdzieś znajduję się na obrzeżach Jego królestwa, czy też, nie daj Boże, świadomie, dobrowolnie wybieram i chcę być poza obszarem, o ile się to da, przynajmniej władzy Pana Jezusa, inaczej mówiąc, chcę być poza Jego królestwem. I w różnych książkach, myślę, jest dosyć dobry, taki bardzo prosty zupełnie obrazek, który nawiązuje do królowania Pana Jezusa. Kilkoma kreskami można narysować tron Pana Jezusa i zastanowić się, czy na tym tronie siedzi Pan Jezus, czy też siedzę ja, moja wola, moje ego, moje decyzje. Czy to nie jest tak właśnie, że ja znajduję się na tronie, a Pan Jezus poniżej, czy też na odwrót? Czy to ja mówię Panu Jezusowi, non serviam to odwieczne, nie będę służył Tobie jako królowi, to ja sobie zasiądę na tronie, a Ty masz być takim Bogiem, takim służącym mi na zasadzie, co jeszcze mogę dla Ciebie, człowieku, Grzegorzu, ktokolwiek inny jeszcze zrobić, jakie Twoje kaprysy czy jakieś pragnienia jako Bóg Wszechmocny mogę spełnić i mogę wykonać. To królowanie Chrystusa dobrze, aby realizowało się konkretnie w naszym życiu poprzez oddawanie Mu czci na co dzień, w posłuszeństwie, w podleganiu Jego królewskim, ale jakżeż pełnym miłości i doskonałości, decyzjach, rozporządzeniach, przykazaniach. I to panowanie Chrystusa w naszym życiu warto, aby obejmowało całe nasze wszystkie władze, zarówno i nasz rozum, gdzie rozpoznaje poprzez tą władzę wewnętrzną Pana Jezusa jako Boga, tego, który jest moim królem, także poprzez wolę, gdzie pragnę przylgnąć do Niego jako do króla, także poprzez pamięć, kiedy rozważam o Jego królestwie, o tym, co zrobił, co powiedział jako król całego świata i także mój król, poprzez wyobraźnię, poprzez zmysły zewnętrzne, nawet poprzez moje ciało, które ma wyrażać królowanie Pana Jezusa, bowiem, jak uczy święty Paweł, ma być przecież świątynią Boga żywego, Boga i króla. Proszę Ojca, Pan Jezus został zdetronizowany. Czy ta świadomość panuje w społeczeństwie? Tak, wydaje się, że Pan Jezus jest zdetronizowany. Można by to tak przynajmniej powiedzieć tak na pierwszy rzut oka, tak widzialnie, kiedy patrzymy już od kilku wieków na ten proces, przede wszystkim myślę laicyzacji, jaki dokonuje się w społeczeństwach, to można by użyć sformułowania, że rzeczywiście został zdetronizowany, chociaż ja bym się raczej tak skłaniał do takiej opinii, że Pan Jezus cały czas jest królem i Panem, który pozwala niejako dosyć, jest bardzo cierpliwym królem, który pozwala właśnie na to, aby
podwładni albo ci, którzy nie chcą być w jego królestwie, dosyć głośno krzyczeli, dosyć głośno działali. Ale jednak ostatecznie decyzja i jakby panowanie nad całym dziejami świata należą do jednej ludzkiej osoby, która równocześnie okazało się, że jest Bogiem, do Boga człowieka, czyli do Pana Jezusa. Aczkolwiek rzeczywiście ten proces takiej dekonstrukcji, tak byśmy powiedzieli postmodernistycznie, Królestwa Bożego w społeczeństwach istnieje i cały czas postępuje z powodu dopustu Bożego, z dopustu Króla Najwyższego, Pana Jezusa. Myślę, że także takie zapomnienie o hierarchiczności, o której wspominałem na początku, do tego mocno się przyczyniło. Rzeczywiście do takiej, powiedzmy, dekonstrukcji, właśnie detronizacji w społecznym myśleniu Królestwa Pana Jezusa. Ważne jest, aby tak zdawać sobie sprawę, że ta hierarchiczność, gdzie w dawnych systemach właśnie u samego szczytu był król, który posiadał władzę nie samą z siebie oczywiście, tylko z nadania Bożego, z decyzji Bożej, dlatego w obrzędzie przyjęcia władzy, koronacji także następowało namaszczenie króla jako właśnie takiego ludzkiego narzędzia sprawowania władzy przez Boga w danych państwach, w danych rejonach, na danych terytoriach. To także w tych systemach mocno zlaicyzowanych, w których obecnie żyjemy, w tych systemach od strony politycznej, demokratycznych, także istnieje przecież hierarchiczność. To nie jest tak, że demos, że cały lud, jak to mówią, suweren, rządzi w pełni, tylko wybiera pewnych ludzi, to już nieważne, na ile są te wybory przejrzyste, czy jakoś klarowne, czy słuszne, czy dobrze przeprowadzone, a zawsze kogoś wybiera, kto wybiera jeszcze mniejszą grupę, kto wybiera inną grupę i koniec końców zawsze, czy to jakaś wąska grupa podejmuje decyzję, gdyż nie sposób jest w społeczeństwie takim bardzo dużym, aby wszyscy decydowali o wszystkim i w każdym momencie to oczywiście jest, wiemy bardzo dobrze, technicznie zupełnie niemożliwe. Zatem ta hierarchiczność nawet w najbardziej doskonałej, znajdującej się niewątpliwie chyba w marzeniach demokracji, kończy się tym, że powstają pewne szczeble sprawowania władzy, pewni są ludzie delegowani do sprawowania władzy i do tej władzy wyznaczania. Zmierzam do tego, że ten element hierarchiczności, który wskazuje właśnie na, powiedzmy, starym językiem tradycyjnym, takim monarchistycznym właśnie króla, który decyduje ostatecznie o wszystkim, także i w naszych czasach jak najbardziej istnieje, ponieważ tak jest skonstruowany człowiek w relacji do innych i tak jest skonstruowane też społeczeństwo, że nie sposób właśnie, aby każda jednostka rządziła i zajmowała się wszystkim. Stąd w demokracji tak ważnym elementem też jest poszukiwanie jakichś form kompromisu. Jednak pomimo tego, że różne siły, różne procesy, czy to filozoficzne, czy polityczne, dążą do, nazwijmy to, detronizacji Pana Jezusa, to pomimo to Pan Jezus cały czas rządzi i Jego władza nie tylko dokona się na sądzie ostatecznym w tym wymiarze społecznym, kiedy wszystkie narody i z północy, z południa, ze wschodu, zachodu zostaną osądzone, ale dokonuje się jego władza w sposób taki niezauważalny, dyskretny, powiedzmy zakuluarowy, także cały czas w historii Kościoła, w historii tego świata. Wierzymy, że bardzo często ta władza Pana Jezusa, tak jak wspomniałem, dokonuje się przez pewnego rodzaju jego dopust, pozwolenie na działanie niestety także takich sił, które doprowadzają do zburzenia Królestwa Bożego, po to, aby niewątpliwie ci, którzy chcą je budować, mieli wolność,
możliwość bez niewolniczej decyzji, ale jako wolności synowie Boga żywego wybierać i budować właśnie to królestwo. A jakimi środkami toczyć bitwę o Chrystusową Królewskość w kulturze światowej? No właśnie, tak. To wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim, to też żadne odkrycie jakieś wielkie, jeżeli chcemy coś zbudować w kulturze światowej i walczyć chociażby właśnie o królewskość Chrystusa, ją okazywać, to trzeba zacząć od kultury własnej, prosto od siebie samego. I może nie tyle od kultury, co też jak najbardziej jest ważne i mile widziane, ale tak na poważnie mówiąc, to od nawrócenia. Jeżeli chcemy coś zrobić w wymiarze globalnym, to dobrze jest zacząć w wymiarze takim mikro od siebie samego. Krótko mówiąc, jeżeli chcemy, aby Chrystus królował w naszych społeczeństwach, w naszych środkach przekazu, w pracy, w szkole, w sklepie i tam, gdzie realizuje się nasze życie kulturowe, to przede wszystkim musimy rozpocząć od naszego własnego nawrócenia, od tego, aby postawić Chrystusa jako króla w naszym życiu i chociażby od takiej refleksji się zastanowić, ile razy w tym dniu czy w najostatnim tygodniu prosiłem Pana Jezusa, by był królem w moim życiu. Ile razy jakieś decyzje, nawet ważne, a już może już takie bardzo życiowe, konsultowałem z Panem Jezusem jako z moim królem. Na ile przez to wyrażałem szacunek do naszego króla, poprzez spełnianie jego przykazań, poprzez okazywanie mu czci, także w wymiarze eucharystycznym, poprzez świadczenie innym ludziom, że rzeczywiście Chrystus jest królem w moim życiu, a ja jestem podległa jego przykazaniom, jego dekretom, jego decyzjom, które w publicznym objawieniu zostawił, ale które także przekazuje mi w moim własnym życiu, także przez działanie Ducha Świętego. Więc działając w skali globalnej, trzeba zacząć od skali takiej prywatnej, własnej, własnego nawrócenia i zrzucenia siebie, swojego ego z tronu i posadzenia tam Pana Jezusa. Myślę, że w konsekwencji, w naturalny sposób to królestwo wtedy naturalny, ale też w nadprzyrodzony sposób to królestwo Pana Jezusa będzie się rozrastać, kiedy także będziemy świadczyć w rodzinie naszym dzieciom, wychowując je tak, że one będą widziały, o, u taty, u mamy Pan Jezus rzeczywiście jest królem, no to także będą pociągnięte i będą miały możliwość zobaczyć, co to znaczy być podwładnym w królestwie Pana Jezusa, ale także i w szerszym wymiarze, kiedy daj Boże, chociaż troszeczkę się o ten przysłowiowy centymetr nawrócimy i rzeczywiście odkryjemy i umocnimy w tej wierze, że Chrystus jest naszym Królem, jak najbardziej przecież możemy podejmować jakieś szersze inicjatywy i one wtedy będą o wiele bardziej głębsze i prawdziwe i o wiele bardziej przepełnione Duchem Chrystusowym, Duchem Świętym, czy to modlitewne inicjatywy, nikt przecież także nie zabrania nam się zrzeszać, tworzyć jakichś inicjatyw kulturowych, jakichś szerszych inicjatyw społecznych, które właśnie będą przybliżały i ewangelizowały świat, pokazując Królestwo Boże, Królestwo Pana Jezusa na tej ziemi, Królestwo to, że On właśnie jest naszym Panem, naszym Królem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i poproszę jeszcze o błogosławieństwo dla wszystkich oglądających nas. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Serdeczny Bóg zapłać. Dziękujemy Ojcu, że przyjął nasze kolejne zaproszenie i ma bardzo duży wkład w naszą telewizję. Dziękujemy bardzo. Moim Państwa gościem był dzisiaj ojciec Grzegorz Doniec. Ja również się z Państwem żegnam. Żegna się z Państwem Krystyna Kiwacz z telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus i któż jak Bóg. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.